Witajcie z tej strony, Patryk Osik. Dzisiaj chciałem wam pokazać taki mały poradnik, znaczy inaczej. Dzisiaj oficjalnie wydaję menu kariery, w sumie za darmo. Film również będzie u Michaila, kanał jego w opisie. Może go nie znacie, ale możecie wbić na kanał, on współpracuje właśnie z Winter Games, ale to nie istotne. Pokażę wam co i jak. Wszystko ogólnie co i jak, to mamy tutaj w pliku o nazwie DSJ Kariera. Wszystko jest w zipie, trzeba to wypakować. Tutaj mamy HTML, po prostu tutaj. Więc musicie to sami sobie też ogarnąć, tak bym powiedział. Kto niestety tego nie ogarnia, to tego nie zrobi. Grafiki, tutaj jedyna grafika to jest... Trzeba po prostu to ogarnąć, wszędzie po prostu musi zrobić sobie w miarę swoje grafiki, wszystko tam sobie podmieniać. Czy jak mam powołania, to po prostu tutaj możesz dać sobie linkę, tylko pamiętajcie o ustawieniu pozycji. Możesz tutaj edytować nazwiska i tak dalej, i tak dalej. Tak samo w wynikach. Trening, pamiętajcie, nie opracowałem jeszcze czego, musicie po prostu w grafice po prostu templatka będzie w ogóle w plikach, ale tutaj trzeba podmieniać sobie z grafikę, którą sobie ogarniecie. Trening, wyniki fiskapu tutaj. Wrzucę się tutaj wyniki na samym dole, ale tu nic jeszcze nie ma. Również terminarz fiskap, no to też musicie sobie ustawić tutaj podmienić zdjęcie gdzieś w tym miejscu. Mam nadzieję, że to ogólnie ogarniecie. Jak coś, to wbijać na Discorda, wszystko pomogę. A to ogólnie wygląda w ten sposób. Także jak coś to polecam wbić na mojego Discorda, ja wam tam wszystko wytłumaczę. Tutaj mamy konkurs, tutaj podmieniamy tylko tekst i zdjęcie, to wszystko jest w tym. Wbić na Discorda, po prostu wam wszystko wytłumaczę. Tak to wszystko wygląda, jak widzieliście karierę, tak ją widzieliście. Tutaj będzie pusty template, po prostu musicie sobie wrzucić, musicie to... jest w plikach, ale musicie to po prostu w kodzie wrzucić. Ja na Discordzie wrzucę poradnik mniej więcej w tygodniu. I oczywiście to jest darmowe, ale to nie jest automatycznie, bo musiałbym się przestawić na inny język. Jeśli chodzi o HTML-a, to tutaj bota nie ogarnie się, dlatego też wszystko sam robię, więc tutaj musicie po prostu sami, to nie działa automatycznie. Musicie po prostu sami sobie to ogarnąć. Cały poradnik będzie na Discordzie. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się, cześć!